No i witam serdecznie w niedzielny poranek z kubkiem gorącej kawusi w tak piękny niedzielny poranek. Na razie tam jest tylko 5 stopni, albo no 5 chyba, także nie jest zbyt ciepło, ale jest dopiero ranek i jest słonecznie i widać, że bezchmurnie. No, zobaczymy jak będzie dalej. No i czas na kartkę z kalendarza. Na 27 lutego, jest to wtorek, 58 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Auksencja i Gabriel oraz Achace, Achacjusz, Aleksander, Anna, Auksencjusz, Auksenty, Baldomer, Baldomera, Bazylii, Honoryna, Julian, Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, Sierosława, Sirosława i Wiktor, i wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłów jest kilka. W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku. Czasem luty ostrokuty, czasem w luty same pluty. Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają. I słońce, świt o 5:50, wschód 6:24, zachód słońca 17:12 i zmierzch 17:47. Księżyc zachodzi o 7:32, a będzie wschodził o 20:35. Nietypowe święta, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych oraz Dzień Wiedzy o Anosmi. Cytat dnia. Dano ci życie, które jest tylko opowieścią, ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni. I to powiedział Marek Chłasko. I to wszystko w kartce z kalendarza, ale przejdziemy sobie jeszcze do kartki z kalendarza ogrodnika. I mamy dzień, ogólnie korzystny okres siania i sadzenia. A zwłaszcza właśnie sadzenia, siewu i sadzenia, jest to dzień kwiatowy. No i niestety, ale tym razem jest, zaleca się zrezygnować z podlewania roślin. Na roślinach podlewanych w te dni mogą pojawić się szkodniki. No i tak, taki zakaz podlewania przez 2 dni będzie. Także na razie mamy dobry czas do wysiewów kwiatów. No i ograniczyć się z podlewaniem. I to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vloga. No i witam serdecznie w niedzielne popołudnie, wczesne, bo wczesne, ale jednak popołudne, nie, może już nie takie wczesne, jest koło 15. Słoneczko widzicie, w takie jest zamglone. Ranek był fajniejszy, ale teraz jest tak, dookoła jest zaciągnięte chmurskami. No a ja sobie tutaj na balkonie przesiadłam z moją popołudniową kawusią i chwilę sobie pogaworzymy. No może nie będziemy gaworzyć, pogadamy. No i witam jeszcze raz, tym razem z tej strony z kawą. To już druga, trzecia dzisiejsza kawa. Trzeba się napić, póki jest gorąca, bo za chwilę zacznę gadać, no będzie letnia. Dzisiaj mam jakiś taki senny dzień, ciągle bym spała. Nie wiem, co jest grane. Faktem jest, że dzisiaj mało spałam w nocy znowu, a już było tak fajnie, że już spałam po 7-8 godzin. No, teraz znowu troszeczkę się to zmieniło, ale mam nadzieję, że pójdzie ku lepszemu, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj po prostu cały czas jestem senna. Wstałam sama z siebie w niedzielę o 7 rano. Po 15-20 minutach moje bateryjki padły i usnęłam w fotelu. No, ale nie na długo, bo Wiki potem już też wstawała. Nie wiem, czy jak się schylam tutaj. Wiki też wstawała, więc ja sobie też od razu kawę zrobiłam Zbyszkowi i tak dalej. I teraz siedzę w tym i jest za ciepło, a przed chwilą było mi zimno. Jest 13 stopni u nas. Nie poszliśmy na tą działkę, jak widać. Byliśmy na spacerze. Byliśmy w kościele dzisiaj wcześniej. Byliśmy na spacerze i słoneczko ładnie świeciło, lepiej, bo było bezchmurne niebo.
błękitne niebo, słoneczko, no pięknie było, ale wiatr, taki zimny ten wiatr. No i poszliśmy na spacer wszyscy całą rodziną, aż troje nas było, nie? Na spacer taki tutaj po osiedlu, ale tak, żeby Klusia mogła się wybiegać. No i potem miałam zawieźć Wiki do miasta, ale się okazało, że Kamil wcześniej skończył coś, co miał do załatwienia w mieście. W niedzielę, bo w niedzielę, ale no. I przyjechał po nią i ja nie musiałam z nią jechać. No i a myśmy się tak sobie ze Zbyszkiem się umówiliśmy, że jak zawiozę Wiki, to potem podjedziemy sobie na ogródek i że tak choćby tak na chwilę, tak nie wiem, albo kawkę wypić, albo co. Ale jak już nie musiałam jechać, ja już postawiłam tutaj te filety z kaczki na obiad. Ja mówię, no niech mi się to robi, a najwyżej pojadę, już to będę miała zrobione to mięso. Jak przyjedziemy, to będziemy mieć obiad szybko, nie? No, ale nie musiałam jechać i nam się odechciało iść na ten spacer, bo już byliśmy na tym spacerze z Pluską. Zaczęły się chmurzyć się zaczęło, tak ściągały coraz więcej chmur i stwierdziliśmy, że nie, Wiki i tak, byliśmy na spacerze, Wiki jest w towarzystwie, już nawet zdjęcia dostaliśmy, to my sobie po prostu, jak takie dwa starzyki, posiedzimy w domu, ponudzimy się. No. I zrobiłam sobie kawę, bo Zbyszek wcześniej sobie zrobił, ja sobie zrobiłam tą kawę i usnęłam przy tej kawie. To znaczy oglądałam tam filmy i mi się kimnęło, dlatego że Kluska ciągle też ma taką fazę dzisiaj spania i ciągle na mnie włazi i śpi. A ona, wiecie, gdzie wchodzi, jak śpi, jak chce spać u mnie? Tu mi się kładzie. Ona tu mi się kładzie i zasypia i grzeje. I ja potem też zasnęłam. I tą kawę już zimną potem piłam. No, a teraz, ale babkę zjadłam kawałeczek. Taki mały ślizg. Potem wam jeszcze pokażę tą babkę, jak jest po rozkrojeniu. Ona jest przepyszna. Naprawdę polecam wam tą babkę. Ja tam dodałam na oko maku, ale dodałam skórkę pomarańczową i kandyzowaną taką, co sobie wcześniej robiłam. Ja wiem, że tam troszeczkę cukru może być w tej skórce, ale bez tego syropu. Ona taka sucha. Także tą skórkę dałam i jak one się nazywają? Żurawinę. No i smak tam jest i pomarańczowy, i migdałowy, amaretto w tej babce. To jest naprawdę przepyszne. Takiej babki to bym umiała zjeść większą formę. I będę patrzała za większą foremką na tą babkę. No chyba, żebym takie babeczki robiła, bo to naprawdę jest bardzo dobre. No. Także z tą babką trafiłam, jak Aga mi podesłała ten przepis, to ona miała rację, że wszyscy się zachwycają tym przepisem, ona ciągle to robi i właśnie ona też sobie zmienia smaki. To jest jedna podstawa ta babka i potem ona sobie też robi różne smaki. No ja też właśnie wcześniej robiłam cytrynowe, teraz sobie zrobiłam, nie, wcześniej było pomarańczowe, a teraz zrobiłam z makiem, no i to też przepyszne jest naprawdę. No, pewnie na święta zrobię właśnie taką bardziej cytrynową, ze skórką startą z cytryny. I to znowu będzie troszeczkę inny smak, nie? No, także ta babka jest naprawdę. Umiałabym jej jeść i jeść, ale zjadam tylko jeden kawałek. One są takie maciupkie, te kawałki, wiecie? Ani taki nie jest ten kawałek, no bo foremka mała. No, mięso mi się zrobiło, za chwilę pójdę. Ziemniaki postawię, surówkę dzisiaj do tego zrobię, rosół. No późno, ale śniadanie jedliśmy, no nie tak jak w każdą niedzielę, wcześniej trochę, ale nie byliśmy głodni ze Zbyszkiem. No ale w końcu mu mówię, wiesz co, zrobię ten obiad za chwilę, no bo żeby nie jeść znowu wieczorem. A tym bardziej, że zachciało mi się zrobić pierwsze w tym roku lody. I tak sobie myślę, jak będę tam z ziemniakami walczyła, to będą mi się lody robiły. Chyba zrobię z kakaem, takie czekoladowe niby, nie? No, także zobaczę. Na jogurtach, bo nie mam tych
tyle śmietany, trzydziestki. Mam tam jogurty, to sobie to na jogurtach po prostu. Takie lody. No i tak. Napijemy się jeszcze kawusi. Chwilę posiedzę i idę tam działać. Może jeszcze później, no pewnie później się pójdzie jeszcze z psem, ale nie wiem, czy Wiki pójdzie, czy ja jeszcze pójdę w międzyczasie za nie wieczorem Wiki. Zobaczę jeszcze, jak mi się będzie chciało. Teraz jest fajnie, cicho, tylko już zaczynają jeździć na motorach. No, wiecie, ci, co mają motory, to tylko czekają na ten moment, żeby mogli wyjechać motorami. Także ja teraz troszeczkę tutaj posiedzę sobie, pocieszę się, że już na tym balkonie nie ma tak zimno. No i popatrzcie, i przezimowałam na tym balkonie codziennie. No teraz to już chyba będzie szło ku lepszemu. Wiadomo, że na przyszły tydzień to znowu ma być taki zimniejszy ten tydzień. No ale jak ja tu siedziałam, jak było minus 20, no to już... To już mi chyba nie zaszkodzą tam te temperatury na tym przedwiośniu. A już tak myślę coraz więcej, że trzeba będzie się już pozbywać tych zimozielonych tutaj. Gorzej z tymi na dole. No i coś tutaj myśleć. Już tak by się chciało jakieś bratki, nie? Ale jak będą jakieś promocje, no to może sobie wezmę tam tych bratków. Oczywiście nie będę sadziła całej tej skrzynki bratków, bo one się potem rozrosną, a i tak potem w maju prawdopodobnie je będę wyciągała i na ogród wynosiła, bo już tutaj będę chciała pelargonie dawać, nie? No, w tym tygodniu siejemy pelargonie. No. Dobra, to ja na razie będę kończyła. Taki mam, tak mi się ciągle, wiecie, nie wiem, czy to coś z ciśnieniem takiego jest, coś w powietrzu, że tak sennie. Czy ten, a jeszcze dzisiaj byliśmy na wcześniejszą godzinę w kościele, była msza szkolna, także nie było jakiegoś takiego kazania, tylko była szkolna msza. Zauważyliśmy, że jednak było dużo więcej ludzi niż jak na tą pierwszą, jak my chodziliśmy. No i ja mówię do Zbyszka i Wiki, to może zaczniemy chodzić na 10, bo to będzie dłuższy dzień, bo tak kiedyś chodziliśmy na 10, no to był dłuższy ten dzień. Bo się rano załatwiło z kościołem i potem już był dzień dłuższy. Ale rano też w niedzielę chce się pospać dłużej. Chociaż ja to o tej 7 już wstałam i tak sobie myślę, jak będę tak wstawała, no to okej, okay, nie? No, ale oni stwierdzili, że na 10 to chyba nie, bo jednak niedziela jest po to, żeby troszeczkę też i leniwie posiedzieć rano, ale tak na wpół do 12 jakbyśmy chodzili. A ja mówię, no ale na mszę szkolną. No ale Wiki mówi, że przynajmniej coś tam się dzieje, bo ten ksiądz schodzi do tych dzieci, tam zadaje pytania, mówi tam, wiecie, prowadzi tą mszę, jakieś pytania zadaje, dzieci odpowiadają. Czasami się zdarzy jakaś taka odpowiedź śmieszna, że wszyscy tam, wiecie, się śmieją troszeczkę. Jest tak weselej. No, myślałam, że z tego wyrosła i już nie będę na tej mszy niedzielne chodziła, ale na te dziecięce. Elena mówi, jest mniej nudna ta msza niż normalnie, jak ci księża prowadzą. No, także nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie następne niedzielę. Bo szczerze mówiąc, jakby mi się przestawiła godzina ze spaniem i już bym naprawdę wcześniej wstawała, to już bym wolała, szczerze mówiąc, chodzić na tą 10 i później mieć naprawdę dłuższy ten dzień, dłuższą tą niedzielę, nie? No, bo jak chodzimy na pierwszą, zanim przyjdziemy, to tak do południa się tam nastawię jakieś mięso, a potem idziemy na mszę, potem idziemy na jakiś spacer, to o 4 dopiero wracamy i zaczynamy coś robić z obiadem, no i potem to wiadomo, nie? No i za chwilę już jest wieczór. No, także tyle na razie tutaj mojej pogawędki balkonowej. Wydawałoby się, że jest tak ciszej i tak już ten, ale co jakiś czas auto przyjedzie. Z tym, że już nie jest mokro, nie jest mokry asfalt. Bo wszędzie naprawdę jest dużo wody. Chyba już jest za dużo tej wody, nie? No.
Dobra, to na razie kończę i zobaczymy się później. No i dzisiejszy mój obiadek, kaczka, pierś z kaczki i surówka z kiszonej kapusty. No, jeśli coś jecie, to życzę smacznego. No i popołudniowy deserek. Tutaj mam kawałek tej babeczki. O, ona tak wygląda smakowicie. O. A tutaj mam lody domowe kakaowe na jogurcie. One się już takie troszeczkę topią, są takie miękkie i będę zaraz je jadła. A tam jeszcze widzicie tą babeczkę. O, tam. No i witam serdecznie na zakończenie dnia, na zakończenie vloga. Przychodzę się właściwie pożegnać, chociaż dzisiaj, tylko tak krzywo jest, chociaż dzisiaj mało było we vlogu, mało się działo w sumie, ale też w moim życiu się dzisiaj też dużo więcej nie działo. Tak jak wam mówiłam, nie byliśmy na tym spacerze na działkę, tylko byliśmy tutaj tak po osiedlu, na duże polanki chodziliśmy z Klusią, żeby troszkę po chodnikach szła, troszkę na polankach pobiegała, przywitała się z kilkoma pieskami i zaraz było jej lepiej, ale tego też nie nagrywałam, dlatego że no też nie będę innych ludzi nagrywać, byliśmy całą trójką i właściwie nie zawsze ma się ochotę wyciągać aparat i to nagrywać. Kiedyś miałam tak, że wszystko nagrywałam, ale wiem, że to jest męczące i dla rodziny, bo to takie wyjście ze mną to jest tylko taka dokumentacja. Więc dzisiaj nic nie dokumentowałam. No i w sumie jakbyśmy poszli na działkę, to bym wam pokazała działkę, jak wygląda w słoneczku, ale wtedy jak chcieliśmy iść, to już nie było tego słońca, było tak pochmurno. Po południu znowu wyszło to słońce. No, ale mam nadzieję, że jutro już mi nic nie stanie na przeszkodzie i będę mogła na tą działkę jechać i że będzie tak ładnie, jak to zapowiadają, jutro, pojutrze. I będę mogła tam coś zrobić. Szczerze mówiąc, nawet teraz tak się zastanawiam, od czego mam zacząć, bo trzeba by też i wino poobcinać, i jabłonkę poobcinać, i bambusy poobcinać. Jak się bambusy poobcina, to wiadomo, że wtedy już można zgrabić z całej działki te wszystkie liście suche z bambusa. Ale też mam do usuwania jeszcze po bokach już uschłe kwiaty tego floksów, a tym bardziej, że z tej jednej strony muszę sobie przygotować miejsce pod róże, bo chciałam tam przesadzić te róże. Zastanawiałam się, bo miałam truskawki wywalić stamtąd, bo nie miałam wcale żadnych owoców w zeszłym roku. One mi tylko zarastają chwastami, nie nadążam tego pielić tam i chciałam te borówki przesadzić troszeczkę bliżej tutaj, żeby zrobić drugi rządek na maliny, no ale nie wiem, czy to zrobię, czy to jest dobry pomysł z tymi borówkami, czy nie lepiej by te borówki na jesień przesadzać, a nie na wiosnę, bo się boję, że po prostu nie będę miała owoców. A i tak z tych borówek jest tylko po parę owoców i tak czekam na ten moment, kiedy one zaczną, tak wystrzelą mi i będą miały dużo tych owoców. Też je trzeba troszeczkę poprzecinać. Także roboty tam jest multum, mam na to parę dni. Wiadomo, że też nie chcę się zabrać za robotę tak, że przepadnę tam, bo wiadomo, że w domu też jeszcze mam robotę. Taką normalną, domową. No, także nie wiem, czy jutro się zabiorę za co jutro się zabiorę. O, może nie będę wymieniała, a wy jutro będziecie widzieli, za co ja się zabrałam. No, w każdym razie to będzie czas cięcia. Albo jabłonkę, albo wino. No, coś tam będę cięła. No, mam dużo tych gałęzi tam z tyłu, to wam jutro pokażę. I nie wiem, kiedy się z tym tam uporam. No ale zobaczymy. Dopiero jest luty jeszcze. Już wprawdzie jest końcówka lutego, ale jeszcze to jest luty. Także mam nadzieję, że zdążę z tym wszystkim tak na początek sezonu. Chciałam sobie siać te marchewki i pietruszki, ale według biodynamicznego kalendarza na razie jeszcze nie. To może do tego czasu, przynajmniej w tej jednej skrzyni, jeszcze jednak sobie dosypię troszkę ziemi, kupię tej ziemi i jeszcze dosypię.
No i wtedy już będę mogła tam te korzeniowe posiać. No bo wiadomo, że te pomidory i te inne to się później sieje, nie? Sieje, sadzi już, bo siać to będę jeszcze trochę. No, a w tym roku chcę w tej jednej skrzyni przynajmniej do połowy sobie zrobić na takie, jak no normalnie na ogródku. Troszkę marchewki, wiadomo, że nie będę miała całej skrzyni w marchewce, ale trochę marchewki, trochę pietruszki, rzodkiewkę, koper. Może tam też posieję te cebule, albo to, co posieję w domu, to tam potem włożę, wsadzę. Także zobaczę, jak mi to wyjdzie, nie? Tak, żeby połowę takiej tej grządki mieć na takie inne rzeczy. Sałata może tam, chociaż sałaty to mogą rosnąć między pomidorami na początku, bo jak potem się pomidory zagęszczą, to już potem ta sałata tam nie będzie miała światła. No, ale takie właśnie, jakoś tak chcę wykorzystać tą jedną skrzynię. Tak sobie myślę, że jedną skrzynię wykorzystam na pomidory, chociaż to mało, ale może nawet nie. Jedną na pomidory, jedną na ogórki i cukinie, a właśnie może całą tą jedną na takie właśnie sałatki i takie grządki, nie? Żeby coś zielonego stamtąd było do wzięcia. Może tam też tych, jak sobie posieję i mi wzejdą i już wyrosną te zioła moje, to tam też może sobie powsadzam, żeby mieć jedną taką grządkę pachnącą, taką ogródkową, nie? No to będzie na tyłach działki od lasu, ale tam jest takie właśnie troszeczkę wzniesione, tak pod kątem i dosyć słoneczne miejsce. No, a z przodu to wiadomo, będę miała kwiaty, tamte borówki i tak dalej. No i trzeba to wysprzątać. Także zobaczymy. Z tulipanów to tak mi się wydaje, że na ogródku to tam dużo nie będzie, bo jak widzę, to na razie to tam są same takie pojedyncze liście i tak się boję, że po prostu te cebulki się, wiecie, tworzy się z jednej kilka cebulek, no i to one idą żeby rosnąć te cebulki, a nie na kwiaty. Także zobaczymy, co to z tego będzie. Może będę musiała jednak w tym roku powykopywać te cebulki, przesuszyć i potem je na nowo wsadzać, nie wiem, zobaczę. Ale tym się będę później zajmowała, nie? Bo teraz jeszcze jest czas. No, dzisiaj tak już chciałam iść prędzej spać. Ja wiem, że tak mówię za każdym razem, ale dzisiaj już mówiłam, że mam taki senny dzień i właściwie jakbym mogła, to bym się teraz położyła. I stwierdziłam, że tylko sobie nagram to, i dołożę do tego, co już tam mi się zapisuje. I pójdę spać, a jutro rano zrobię z tym filmem resztę, bo to i tak będzie dopiero na następny dzień. Czyli jak dziś jest niedziela, to będzie na wtorek. Także jeszcze zdążę ten film obrobić, mam nadzieję. No, także takie tylko tutaj plany, bo co dzisiaj było, to już mówiłam wam, nic się takiego nie działo. Oprócz jedzenia, to można by powiedzieć, że też jest troszkę kulinarne, bo albo kawka, albo obiad, albo deser wam pokazywałam. No w sumie nic takiego nie pokazywałam, ale też chcieliśmy trochę odpocząć, tak się zresetować. Nie myśleć ciągle o tym, że muszę coś nagrywać na kanał i że muszę mieć jakiś temat, żeby było ciekawe, bo nawet jak robię ciekawe tematy ostatnio, tak przynajmniej mi się wydaje, to jakoś to marnie idzie wszystko. Ja nie mam tutaj do nikogo pretensji, do nikogo z moich widzów, no bo jak oglądacie, no to oglądacie, no to co więcej możecie zrobić. Ale coś tam się dzieje nie tak i to troszeczkę zniechęca. Jeśli chodzi o YouTube, troszkę to zniechęca, ale ja się postanowiłam, że się nie będę poddawała, będę kręciła te vlogi, tylko czasami człowiek ma takie chwile takiego, no nie powiem, że załamania, ale takiego zwątpienia. I wtedy się już nic nie chce nawet, nie? No ale potem przychodzi takie, no dobra, ale jak nie będę nagrywała jakiś dzień sobie przerwy, to potem już w ogóle będzie mnie mniej promował YouTube i mniej widzów będzie, mniej wyświetleń. Także wiecie, przychodzi taki dzień, że sobie odpuszczam troszkę, a potem znowu idziemy dalej z tą robotą. No mam nadzieję, że jutro coś wam tam z działki też pokażę, chociaż nie wszyscy działkę lubią.
oglądać, ale myślę, że też i poza działką też coś będzie. No, miałam siać te kwiatki. To z kolei są część tych kwiatków, bo pelargonie to będą na balkon, to będą balkonowe kwiatki, bo nie wszyscy mają ogródki, nie wszystkich to interesuje, nie? Ale jeszcze część z tych ludzi, co nie ma ogródki, to mają jeszcze balkony. Ja wiem, że większość ludzi po prostu nie ma czasu, nie ma warunków, nie ma ochoty na takie sianie i robota z tym, tylko po prostu się idzie do sklepu i się kupuje sadzonki już i się wysadza na balkon. Przepraszam. No, ale ja spróbuję sobie wysiać. W zeszłym roku mi zeszły, źle mi rosły te pelargonie, dopiero od połowy lata dopiero zaczęły mężnieć. Mam nadzieję, że w tym roku pójdzie jakoś lepiej z tymi pelargoniami i nie będę musiała tych stojących kupować pelargoni, tylko te zwisające. Zwisających wystarczy mi tylko 5, to znowu nie jest aż taki wydatek, bo wiadomo, nie ma się co czarować, ale te kwiaty z roku na rok są droższe, no bo wszystko jest droższe, nie? A ogrodnik to robi z pasji, ale też dla zarobku, bo to jest ich zarobek. To też się nie ma co tutaj, wiecie, że wam ktoś coś za darmo da, nie? No. Także dzisiaj krótki vloguś, ale no, jak nie ma o czym tutaj opowiadać. Nawet mi nie przychodzą żadne historyjki do głowy z przeszłości, bo to by musiało być na jakiś temat, a dzisiaj mi po prostu chcę iść prędzej spać. Jestem śpiąca i tak marzę o tym, żeby zaraz nura zrobić do łóżka. Dzisiaj wstałam, już mi zaczął się ten zegar tak przestawiać, że wstałam o tej 7 w niedzielę, bo tak przez cały tydzień wstawałam przed 7 krótko. Nastawiałam budzik na wcześniejszą godzinę, ale nie umiałam go tak wstać. Miałabym tak nadzieję, że może w tym tygodniu udałoby mi się właśnie tak po tej 6 wstawać krótko, żeby tak mieć troszeczkę dłuższy ten dzień, żeby na ten rozbieg mieć, wiecie. No, także zobaczymy, jak to będzie. Walczę, wiecie, że już któryś rok walczę z tym, żeby mi się to przestawił, ten dzień na swoje miejsce. Może tym razem mi się po prostu to uda, nie? No. Także tyle na razie. No, mam nadzieję, że mi się to uda, dlatego że Wiki jeździ, chodzi na te praktyki, będzie przez całe pół roku chodziła na te praktyki, no i prawdopodobnie przez te pół roku ją będę tam woziła, no to więc muszę wstawać wcześniej. No ale przez to też mogę wcześniej pozałatwiać sprawy poza domem, na przykład typu na targu, czy nie wiem, po chleb, czy coś, czy choćby nawet wcześniej sobie, co tu mam, 8 kila, wcześniej iść sobie na tą działkę, żeby porobić na działce i też nie przychodzić późno do domu. To znaczy w lecie i taką wiosną ciepłą, to ja lubię być długo na tej działce i potem dopiero pod wieczór iść, ale teraz jeszcze jest chłodno bardzo. No, także ja bym wolała jednak przyjść do domu, jeszcze coś, co bym tu miała w domu do zrobienia, chociaż jak się namęczę na ogródku, to chyba już nie będę miała siły w domu robić, także się zastanawiam, czy nie siać zanim pojadę na ogródek. Zobaczymy, jak to jutro będzie. Jak to wszystko się mi poukłada. A teraz już będę kończyła. Dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym, wszystkim komentującym, lajkującym i subskrybującym mój kanał. Mam nadzieję, że coś tam zawsze znajdziecie na moim kanale, tak do porannej czy popołudniowej kawusi. A teraz się żegnam i zapraszam na jutrzejszy vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!